Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Poseł. Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Zacznijmy od informacji z ostatniej chwili. Rozchodzi się duet sióstr Godlewskich. No i bardziej interesujące, partia Teraz, zarząd tegoż ugrupowania podjął decyzję o tym, że dołącza do koalicji europejskiej. Panie redaktorze, no mam ochotę odpowiedzieć bez komentarza. To gdzieś ostatnio studio padło. Sióstr Godlewskich zupełnie nie znam. Rozumiem, że to jakaś branża rozrywkowa, jeśli dobrze kojarzę. A partia Teraz, no to nie chcę branża? Być złośliwa, że też nie znam, bo jeszcze, prawda, jest znikome poparcie. No cóż, oczywiście to nikogo nie dziwi. A nie dziwi panią fakt, że akurat zarząd podjął jednomyślnie decyzję. Zarząd trzyosobowy, Ryszard Panie Petru, redaktorze, Joanna nie Schmidt, Joanna Scheuring-Wielgus, że jednak chcą do koalicji europejskiej? Nie znęcajmy się, panie redaktorze. No dziwna ta sytuacja o tyle, że kiedyś Ryszard Petru miał propozycję bezpośrednio od Grzegorza Schetyny na zasadzie: słuchaj Rychu, chodź tu do nas, będzie ci z nami dobrze. Powiedział, że nie po drodze mu z tym. No, ale teraz, żeby przetrwać, widać, jest po drodze. No zobaczymy, czy na przykład zaproponuje mu Grzegorz Schetyna jedynkę do Europarlamentu. No tych jedynek jest mało. No właśnie. A tutaj w międzyczasie jeszcze Sojusz Lewicy Demokratycznej zaślił szeregi koalicji europejskiej. No tak, powstała prawdziwa koalicja dinozaurów. O zielonych zapomniałeś. Koalicja dinozaurów. Rzeczywiście, no nie jest to dziwne. Bez programu, bez żadnej takiego spoiwa światopoglądowego. Jedyny postulat to odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Taka rzeczywiście koalicja antypisowa. Ale coś się zmieniło, coś przeoczyłem. Bo z tego, co się orientuje, to PiS, zdaje się, w Parlamencie Europejskim nie rządzi. Ale chodzi o to, prawda, jak sami mówią, że będą w tej Europie zabiegać o to, żeby ta demokracja, prawda, która jest zagrożona, bo rządzi Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc zupełnie poważnie. No mamy no, taką sytuację. Poważnie. To przecież Platforma Obywatelska ma większość w parlamencie. Mamy taką sytuację i to jest jakby prawdziwe źródło powstania tej koalicji. No, w kontekście też pożegnania pana Jana Olszewskiego można powiedzieć, że historia zatoczyła koło. Czyli mamy w Polsce taką grupę, elitę polityczną, prawda, liberałowie, część, prawda, jeszcze po okrągłym stole, niestety część Solidarności, która uzurpuje sobie prawo do tego, że tylko oni mogą w Polsce rządzić. Demokratycznie wybrany rząd Prawa i Sprawiedliwości nie. I ta myśl jest przenoszona również na grunt wyborów do Europarlamentu. Nie wierzę. Jeszcze zdanie pewnie pani poseł powie, że postkomuna wróciła. No patrząc na twarze, które proponuje ta koalicja na pierwsze miejsca na listach do Europarlamentu, to niestety można tak powiedzieć. No zdumiewające są niektóre propozycje, czyli na przykład na jednej liście pan Buzek i Cimoszewicz. No ale to już pozostawiam ocenie wyborców, bo myślę, że to dla wyborców zarówno Platformy Obywatelskiej, jak i na przykład SLD naprawdę jest niezrozumiałe. A może to jest zrozumiałe, bo trudno to i dużo trzeba będzie liderom tych partii, dużo czasu będą musieli poświęcić, żeby to swoim wyborcom wytłumaczyć. Tłumaczył Władysław Frasyniuk Włodzimierzowi Czarzastemu w zeszłym roku podczas wymiany tak zwanych tweetów i Frasyniuk twierdził, że komunę on obalił. Na co odpowiedział mu Czarzasty, tak, że tyś komuny nie obalił, tylko tyś się z nią dogadał. No właśnie. No więc jak mówię, no historia zatacza koło. No to jest oczywiście jakiś dylemat dla wyborców. Nas to nie dziwi. Wszystkie siły przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. No my robimy swoje. Dzisiaj, prawda, prezentacja i sprawdzanie przez premiera realizacji piątki, tak zwanej piątki Morawieckiego. Także to podsumowanie cenne, ważne. Pracujemy dla Polaków, robimy swoje. Pani poseł, jak pani poseł skomentuje to, co dzieje się na linii Polska-Izrael, Izrael-Polska? No, mówiąc najdelikatniej, napięcie. Ostatnie dni, ale nie tylko, bo już to się niestety objawiło przy okazji prac nad tak zwaną ustawą IPN-u, nowelizującą swego czasu. No, ona obnażyła przede wszystkim ogromną skalę antypolonizmu. No, to słowa wypowiedziane przez ministra spraw zagranicznych Izraela, no to są oczywiście słowa skandaliczne, no i pokazują niestety, z jakim problemem musimy się zmierzyć. I niestety też musimy być świadomi tego, że w tym mierzeniu się z tym problemem, ze skalą antypolonizmu, jesteśmy osamotnieni. Dużo pracy przed nami. A jak będziemy się z tym problemem czy z tą sprawą mierzyć?
No, panie redaktorze, to jest tak. Ja pamiętam dyskusję, jestem członkiem Komisji Sprawiedliwości i dyskusje i wątpliwości, jakie wyrażali posłowie opozycji, gdy na przykład tworzyliśmy Instytut Męstwa i Solidarności. Krytykę finansowania na przykład Instytutu Pileckiego. No, to są takie właśnie sprawy i zagadnienia, które nadrabiają zaległości wieloletnie, czyli że my sami musimy się jednak zatroszczyć o tą prawdę historyczną, o tą komunikację, o to, jak o tej historii opowiadamy. No, nikt za nas tego nie zrobi. Mamy, jak popatrzymy na tą historię po II wojnie światowej, pracę ogromną wykonaną przez Niemcy, prawda? Naziści zabijali Żydów, a nie Niemcy. Polskie obozy, a nie niemieckie obozy zagłady i tak dalej, i tak dalej. No, ta pustka, jaka niestety przez lata została wytworzona, jest wykorzystywana i mamy dużo do nadrobienia. Musimy to robić konsekwentnie i stanowczo. Panie posłanko, jestem pokoleniem, które wychowywane było na czarno-białym telewizorze, a właściwie na czarno-białych filmach. W czarno-białym telewizorze. Z tego, co ja pamiętam z dzieciństwa, to w wieku iście byłem katowany i telewizja publiczna katowała nas wszystkich. Na jedynce i na dwójce, chociaż początkowo na jedynce, później na dwójce. Katowała nas martyrologią. To nie jest tak, że ten temat jest zapomniany. Tylko co się takiego stało, że ta martyrologia została tak poprzerabiana, że z tego przekazu, powiedzmy sprzed, nie wiem, 40 lat, 35, zostało nic. My nie zadbaliśmy o ten przekaz, żeby on poszedł w świat. To tu straciliśmy niestety czas. Tak jak mówię, kiedy Niemcy w tej sprawie robili swoje, kiedy Francuzi w tej sprawie robili swoje, bo co ciekawe, może warto przy tej okazji przypomnieć, tak jak no, mówimy o rzeczach oczywistych. Polacy byli ofiarami II wojny światowej. Polacy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Polakom groziła śmierć za to, że ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Polacy są najliczniejszą grupą narodową, wyróżnioną jako sprawiedliwi wśród narodów świata. Tych przykładów możemy podawać mnóstwo przecież i wydaje się, że my wszyscy to wiemy. Natomiast okazuje się, że nie wie o tym świat. Jak mówię, ta skala antypolonizmu jest ogromna i mamy wiele do zrobienia w tej sprawie i musimy to robić wspólnie i konsekwentnie, czyli nie wykorzystywać takich historii jak nowelizacja ustawy IPN, czy dzisiejszy dzień i to, co ten dzisiejszy dzień przyniósł do walki wewnątrz takiej politycznej, tylko rzeczywiście tu trzeba zwierać szyki i zadbać o to, żebyśmy w końcu wspólnie faktycznie z tym takim przekazem sobie poradzili i żebyśmy wokół tego przekazu działali wspólnie. No i już tutaj wewnętrznie Polskie Stronnictwo Ludowe mówi, że trzeba odwołać Jacka Czaputowicza. No więc mówię, to jest wykorzystywanie tej sprawy do wewnętrznych walk politycznych, a to nam nie służy. Ja w ogóle powiem tak, bo ja w tej sprawie trzeba pamiętać, no, skąd się to bierze, bo jedno to, że oczywiście widać ogromny antypolonizm i się objawił ogromny antypolonizm po stronie Żydów, ale też trzeba mieć świadomość, zwłaszcza w obliczu wyborów, jakie w Izraelu, że Żydzi od lat budują swoją tożsamość właśnie na Holokauście. To jest to, co ich jednoczy bez względu no na to, jakie są tam różnice polityczne. To jest u nich, to jest więcej. Woda na błyn. No właśnie, zaniedbaliśmy to i teraz mamy dużo do nadrobienia. Taka ciekawostka, na przykład dzisiaj przeczytałam w prasie, chyba pan redaktor Górny na to zwrócił uwagę, zupełnie nie miałam świadomości tego, że film, który powstał niedawno o małżeństwie Żabińskich, którzy ratowali i chronili Żydów w warszawskim ogrodzie zoologicznym, nie był emitowany we francuskich kinach. No to zadajmy sobie pytanie, dlaczego? No skąd się to wzięło? Tak? Prawda, znamy historię Francuzów, pamiętamy, że rząd francuski współpracował i nawet zakładał specjalne obozy w czasie II wojny światowej, w których sam rząd, z inicjatywy rządu takie obozy powstawały, do których tych Żydów francuskich wysyłano. A dziś, prawda, kiedy jest pokazywana takie historia obozy przejściowe, to między innymi Polaków, stadiony to oni sportowe, tego nie chcą, na których byli przetrzymywani. Tak, dziś, kiedy jest pokazywana w filmie historia Polaków ratujących Żydów, to oni nawet nie chcą tego emitować. Można sobie zadać pytanie, dlaczego? Gdzie jest problem? Jak mówię, no jedno jest pewne i to niestety zostało obnażone w ostatnich miesiącach. Jesteśmy w tej walce o prawdę historyczną, prawdę, naszą rolę w czasie II wojny światowej po prostu osamotnieni. Mamy dużo do nadrobienia, dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy podejmowali działania wspólne i nie wykorzystywali tej sprawy do takiej wewnętrznej walki politycznej. Zaskakujące zachowały się państwa członkowie Grupy Wyszehradzkiej?
No, bardzo dobrze się, nie wiem czy zaskakująco, ja szczerze mówiąc na to liczyłam, także bardzo, bardzo się cieszę, że taka decyzja została podjęta. Widać, że w tej grupie rzeczywiście jest zrozumienie dla naszych problemów. I co teraz razem możemy zrobić? No, to właśnie jak powiedziałam, no, wszyscy mamy w jakiejś mierze podobne problemy, prawda? I ta historia II wojny światowej ma różne wątki, a przede wszystkim, no, patrząc na dzisiejszą sytuację polityczną, to zostawiając już jakby sprawy historyczne, no to jest jasne i tu też trudno Izrael zrozumieć, bo wydaje się, że Izrael rozumie i potrzebuje sojusznika na terenie Europy, prawda? A tymczasem no, postawa, dzisiejsze słowa ministra spraw zagranicznych raczej stwarza i dystansuje, oddala ten sojusz, którego jak się wydaje potrzebują. Także chyba nie da się tego wytłumaczyć wyłącznie wewnętrzną kampanią, jaka się toczy w Izraelu. Być może da im to do myślenia i dobrze, że w tej sprawie mamy w Europie sojuszników. A być może większymi przyjaciółmi Izraela w Europie są Niemcy, aniżeli my. Być może. Trudno mi jest na to odpowiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że... W Niemczech nie ma antysemityzmu, synagogi są chronione przez policjantów. No właśnie, panie redaktorze, nie ma antysemityzmu. Żydzi mogą spokojnie chodzić po ulicach. Ostatnie dane pokazują, że problem antysemityzmu w Europie narasta i na przykład we Francji tak zwanych incydentów zarejestrowanych przez policję czysto antysemickich w ostatnim roku było ponad 500, a w Niemczech 1600, więc widać, że w tych krajach jest realny i rzeczywisty problem antysemityzmu. Natomiast Polska uchodzi za kraj pod tym względem bezpieczny i przyjazny. Czy pan Kac, a więc pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych, powinien zdaniem Stanisława Tyszki zostać persona non grata, czy nie? No, tą decyzję pozostawię Ministerstwu Spraw Zagranicznych i rządowi. Natomiast chcę powiedzieć, bo na to też warto zwrócić uwagę, że te słowa, które dzisiaj wypowiedział, przecież nie on pierwszy je wypowiedział. Był już taki premier, który zdaje się dokładnie to samo powiedział w latach 80. A ja przypomnę, że on wywodził się zresztą z Polski, wyjechał w roku 1935, jeśli dobrze pamiętam, do Palestyny, ale należał do prawicowych organizacji, do organizacji między innymi utworzonej przez Żabotyńskiego, no młodzieżówki żydowskiej w Polsce, do Bejtaru, która, przypomnę, była i tu znowu, tak, trzeba pamiętać o pewnych sprawach i kontekstach historycznych. Czy można zadać pytanie, czy powstałoby państwo Izrael, gdyby nie armia Andersa? Czy powstałoby państwo Izrael, gdyby nie wsparcie w okresie II Rzeczpospolitej dla pewnych działań, które inicjował pan Żabotyński? Ja przypomnę, że Druga Rzeczpospolita, oficjalnie rząd II Rzeczpospolitej udzielił pożyczki Żabotyńskiemu. Rząd II Rzeczpospolitej decydował się na szkolenia wojskowe dla tych, którzy w organizacjach, które on utworzył, działali. Rząd II Rzeczpospolitej wspierał działania Żydów w okresie międzywojennym dla utworzenia państwa. A polski państwa. Rząd na emigracji zaciągał kredyty po to, żeby ratować Żydów w okupowanej Polsce. No właśnie. I my to wiemy, a i co z tego dalej? No więc cały czas, no my to wiemy, panie redaktorze, wie pan, wiem ja. No pytanie, czy rzeczywiście też wiedzą wszyscy Polacy, czy zadbaliśmy o to wewnątrz, ale z tym jest, jak sądzę, nieźle. Ale jak mówię, no ciężka praca przed nami, żeby dowiedziała się o tym Europa. Także jeśli będą takie okazje i takie sytuacje, że będziemy rozmawiać o finansowaniu na przykład ośrodka Pileckiego, to ja liczę, że już przy kolejnych rozmowach o budżecie i o pieniądzach dla tego typu przedsięwzięć nie będzie już dyskusji. Słyszała pani o supertajnej naradzie na Nowogrodzkiej? Czytałam w mediach, nic o tym. No co tam pani poseł wyczytała? Wyczytałam, że jest tajna narada, natomiast oczywiście nie jestem w stanie państwu tym, tego potwierdzić. Polska w tej chwili podaje informację, że nie będzie pilnej, tajnej narady u prezesa PiS. Czyli fake news. Bo w ogóle taka narada nie była planowana. Czyli fake news. Ale już była ideologia dorobiona, że to teraz ze względu na to, że Morawiecki ruszył w Polskę, to za plecami Morawieckiego próbuje się rozmawiać na tematy, które ponoć Morawieckiemu nie są na rękę. Ale panie redaktorze, jak mam to skomentować? No raczej chyba nie ma powodu, żebyśmy komentowali fake news. Ale nazywać rzeczy po imieniu. Ja nie wiem, co to jest fake news. No takie to jest ostatnio dość popularne. No ale co to jest? To jest kłamstwo, co to jest? No taka chyba wymyślona historia. Panie redaktorze, czyli rozumiem, że Izrael w tej chwili nie podaje kłamstwa, nie kłamią, nie oszukują, tylko to jest taki fake news.
Nie, no to były konkretne słowa, które padły i których, jak się wydaje, minister spraw zagranicznych Izraela się niestety nie wypiera i za nie na razie nie przeprasza. No więc to jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast gdy idzie o takie informacje jak tajne narady na Nowogrodzkiej, no to się dość często w tym naszym takim politycznym życiu pojawia, prawda, że są narady, o czym rozmawiamy, ale proszę zwrócić uwagę, że najczęściej tak naprawdę trudno się dowiedzieć, o co tak naprawdę chodzi. No my jako partia mamy prawo do spotkań na różnych poziomach naszych struktur, no i oczywiście też mamy prawo do tego, żeby wnioski z tych spotkań przekazywać tak, jak to Mirosława uważamy Stachowia za stosowne. Bardzo dziękuję. 17:30 na zegarze. Czas na serwis informacyjny. Dziękuję.